Kacper! Polish Machine! Miklas! Piotr! Kawo! Puuu, chłopek! Zobacz, że stajesz pizdą. Tak, to kurwa uwarek. Chodź, chodź do mnie, spokojnie, wszystko spokojnie. Zaiskrzyło, zaiskrzyło. No spokojnie, zostawcie coś na jutro, już dobra, emocje za nami. Słuchajcie, co się dzieje w ogóle? Skąd? Za dużo trend balonów w dupie i tyle. Czy ja dobrze pamiętam, że ostatnio Kapo stał... Że ty stałeś w Kapo na rożniku? No, ale jak widzicie, zero szacunku, zero odwdzięczenia, niech wypierdala i tyle, nara. Dziękuję. Zaiskrzyło nam tutaj, panie Kapo. Kto pierwszy nie wytrzymał? Kolega. Kolega nie wytrzymał. Być może tutaj w jakiś sposób poczuł się troszeczkę zdradzony, że ostatnio twój narożnik, a dzisiaj no tak to się ułożyło, no. Jakby niezależnie, ale jednak dużo takich złych emocji. Czy coś się wydarzyło po drodze między tym narożnikiem, a tym twarzą, twarz dzisiaj tutaj 25 lutego? Mógł kalkulować to, jak wchodzi do grondy, że się ze mną może spotkać tak samo w ringu. To jest raz, a są jeszcze rzeczy prywatne niewyjaśnione po ostatnim razie, także wie, o co chodzi. Czyli jutro wyjaśniamy. Jutro wyjaśniamy, oczywiście. Ja myślę, że każde następne słowo będzie zbędne. Bardzo dziękuję. Gromda. Walki na gołe pięści. Na żywo w systemie pay-per-view na gromda.tv. Jesteście gotowi na krwawy piątek?